Halleluja! Witajcie, nazywam się Mateusz Żnukowski i dzisiaj chcę powiedzieć Tobie prawdę o żywym Bogu. Lecz najpierw chcę powiedzieć do osoby, która 14 lat temu ucierpiała w wypadku samochodowym i poszłaś do szpitala i lekarze cię wyleczyli i zastanawiałaś się, czy jest w ogóle Bóg, że ja ucierpiałam w tym wypadku, czy On w ogóle jest. I przez 14 lat zastanawiałaś się, czy jest Bóg. I dzisiaj chcę tutaj powiedzieć, że On jest prawdziwy, On jest realny i to nie jest żadna ściema. 6 lat temu osobiście poznałem Jezusa. Żyłem jako religijny człowiek, żyłem jako człowiek, który chciał być religijnym, dobrym człowiekiem. Chodziłem do kościółka, robiłem jakieś cyrki religijne, ale pewnego dnia był taki dzień w moim życiu, kiedy chciałem popełnić samobójstwo w moim życiu. Lecz usłyszałem w telewizji o tym, że Bóg jest żywy, że to nie jest jakaś figurka. I na ulicach Warszawy, tutaj w centrum, oddałem życie Jezusowi i moje życie zupełnie się zmieniło. I to się nazywa nowe narodzenie. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz usłyszeć słowo prawdy. Słowo o tym, że On został przybity do krzyża za twoje i za moje grzechy. Wiecie, żyjemy w kraju, w którym ludzie mówią, że mają wspaniałe życie, że są dobrymi ludźmi, ale w Słowie Bożym jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I nie ma człowieka sprawiedliwego, ani jednego. Ale możesz sobie pomyśleć, ale ja jestem dobrym człowiekiem, ale ja nie zgrzeszyłem dużo. To nic, przyjacielu. Boże Słowo nam mówi, że musisz się narodzić na nowo. Inaczej nie pójdziesz do nieba. Inaczej nie pójdziesz do Królestwa Bożego. Nie będziesz mieć życia tutaj na ziemi. Wiecie, moje życie było dojeżdżane przez diabła. Wiele rzeczy nie udawało mi się w życiu. I byłem gnębiony, ale pewnego dnia, kiedy spotkałem Jezusa, moje życie się całkiem odmieniło. On przyszedł i zmienił całkowicie mnie w innego człowieka. Wiesz, chcę ci powiedzieć dzisiaj o tym, że nie musisz chorować, że nie musisz trwać, że nie musisz cierpieć biedy, bo wszystko Jezus Chrystus zabrał na krzyż Golgoty, abyś ty mógł być zdrowy. Dzisiaj jest dzień łaski, to dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie czekaj do jutra. Jutro może nie przyjść. Jutro może przyjść Jezus. I jeżeli jutro przyjdzie Jezus, to gdzie pójdziesz? Do nieba czy do piekła? Zastanów się, gdzie pójdziesz, kiedy Jezus przyjdzie tutaj na ziemię. Czy masz pewność zbawienia? Jeżeli nie masz pewności zbawienia, to zawołaj do Jezusa. Jak ja zawołałem 6 lat temu, zawołałem Go, ponieważ moje życie było na dnie i już nie widziałem szansy w moim życiu. Chodziłem do psychologów, chodziłem do wielu lekarzy, do księży, ale nikt nie był w stanie mi pomóc. Nikt nie był w stanie mi pomóc. Ale kiedy 6 lat temu zawołałem do Jezusa, On przyszedł. On przyszedł i uwierzyłem w prawdę, która odmieniła moje życie. Uwierzyłem w to, że On jest dobrym Bogiem, że to nie jest Bóg, który czeka, aby Tobie kijem przywalić. To nie jest ten Bóg. To nie jest Bóg, żebyś sobie zasługiwał na zbawienie, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków. Nie możesz sobie zapracować. Żadna bożia, żadne sakramenty, żadne jakieś papiestwo nie jest w stanie Ciebie zbawić. Tylko Chrystus może dać Ci prawdziwe życie, ale Ty musisz do Niego zawołać. On wszystko uczynił na krzyżu Golgoty, ale Ty musisz do Niego zawołać. Ty musisz wybrać. Ty, On, Bóg, On da wszystko, ale to Ty musisz uwierzyć w to, że On umarł za Twoje grzechy, że On zmartwychwstał, że On pokonał diabła. Tutaj nasze życie jest nie po to, abyś wegetował, abyś chodził sobie i żył od pierwszego do pierwszego. To nie jest Bożą wolą. O, Bożą wolą jest, abyś żyć, żył w obfitości i żeby diabeł nie dojeżdżał non-stop twojego życia. Dzisiaj możesz go poznać. Dzisiaj możesz go poznać. Nie marnuj tej szansy. Na krzyżu Golgoty wszystko się wykonało. On tak umiłował, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zastanawiasz się teraz i stoisz tutaj na pasach i mówisz sobie, o tak, tak, wszystko fajnie, ale kiedy moje życie się tutaj skończy, to wcale nie pójdę do nieba,
ale będę jakąś tam mrówką czy czymś innym. Tak sobie myślisz teraz. Niestety tak nie będzie, przyjaciółko, nie będzie tak. Słowo Boże nam mówi, że oto kładę przed Twoim błogosławieństwo życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz dzisiaj Chrystusa. Przyjmij Go jako swojego Pana i Zbawiciela, a będziesz żyć. Przyjmij Go, zaufaj do Niego, zawołaj do Niego, powiedz: Jezu, chcę Cię poznać, chcę Ciebie doświadczyć.